Cześć tam, mam na imię Hubert. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć, tak? Opowiedzieć o nadchodzących zmianach. Jeśli widzisz mnie po raz pierwszy, daj lajka i subskrybuj. A po filmie daj komentarz, co sądzisz o tym filmie, tak? Wracając do tematu, na szczęście nie okradli mnie, a posprzątałem, tak? Półtora roku gromadzenia tego wszystkiego, tych całych materiałów, to sporo czasu, nazbierało mi się tego sprzątania. Było sporo, aż musiałem rozbudować trochę ten warsztat na zewnątrz, bo gdzieś trzeba to było wszystko ulokować. Przybędą nowe meble, chcę to wszystko ładnie zorganizować tak jak trzeba. Chcę mieć nowe stanowisko dowodzenia, tak, bo wiadomo, dobrze zorganizowany warsztat to ułatwia pracę i idzie nam to szybciej. Szukanie nawet głupiego ołówka we warsztacie, no jest dość ciężko, pomimo że ich mamy pełno, tak? Zostaje na nasze wkręt, no i co? No, zaznaczamy, tak? Tak więc, najbliższe filmy to będą właśnie rewolucje warsztatu, tak? Wszystko idzie po kolei, pewnie pójdzie to stopniowo, ściana za ścianą, a na końcu zajmę się sufitem, bo jak już rozmieszczę wszystkie te narzędzia, jak i cały sprzęt, to jednak on musi być, chodzi mi stanowisko od pracy, musi być także dobrze oświetlone. Dojdzie jeszcze jeden dodatkowy gadżet, gdzie bym mógł wreszcie pracować cały rok. Postawię tutaj w narożniku kozę, tak aby ten cały bałagan, który się gromadzi, a wyniosłem z tego warsztatu chyba kilkanaście worków, tych wszystkich wiórków, ścinków, co się nazbierały pod stołem, pod regałami mnóstwo. Teraz już wiem, że nie zrobię nic innego, żadnych przerw pod tymi, pod stołami, po prostu do betonu, listwa i tyle. Tak, żeby nic mi się nie gromadziło, bo tam tych wiórów, tego wszystkiego jeszcze pod stołem jest mnóstwo, tak? Ten kanał to nie tylko rozbudowa tego całego warsztatu, tak? Ale mam także i tu w głowie pełno pomysłów, które chcę już zrealizować. Już nie mogę się doczekać, tak? Na laptopie już mam folderów od cholery, co bym chciał zrobić, tak? Brakowało mi oczywiście narzędzi, które już mi stopniowo dokupuję sobie to. Wiadomo, że wszystkiego nie mogę mieć naraz, no bo jednak to kosztuje, tak? Mam głupie materiały. W większości mam materiału z odzysku, tak jak Wam mówiłem, tak? Materiału z budowy, dużo mam palet, tak, rozbieram. Teraz będę już mógł pracować cały rok, zima, także to już nie będę musiał, jak powiedzieć, przychodzić w cieplejsze dni, ale także będę mógł pracować także zimą, tak. Opału jest tyle. Już za parę miesięcy zacznę robić już swoje projekty i udostępniać je na YouTubie. I liczę na Wasze komentarze, co będziecie o tym sądzić. Tak więc już mniej więcej wiecie, jakie mam plany na najbliższy pewnie rok, jak mniej więcej. To tyle, tak? Jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie jakieś sugestie, dajcie to w komentarzu pod tym właśnie filmem. Mam czas na przeczytanie tego wszystkiego. Teraz po tym właśnie filmie od razu zabieram się za rozbiórkę tego właśnie stanowiska i po wybudowaniu nowego, tak jak trzeba, tak? Dobrze, widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Dajcie lajka i subskrybujcie. I poraj dalej. Na razie.